9 lutego wspominamy błogosławionego Leopolda z Alpandeir, zakonnika. Leopold urodził się w 1864 roku w rodzinie prostych rolników. Ci, którzy go znali, mówili, że był człowiekiem z sercem na dłoni. Bóg przygotowywał go stopniowo do swojej służby. W 1894 roku, słuchając kazania pewnego kapucyna z okazji beatyfikacji Dydaka z Kadyksu, młody Franciszek Tomasz, gdyż takie były jego imiona z chrztu, postanowił wstąpić do zakonu. Dopiero w 1899 roku został przyjęty do kapucynów z Sewilli. Tam otrzymał habit i imię zakonne Leopold z Alpandeir. Większość swego życia spędził w Granadzie, jako ogrodnik, zakrystianin i kwestarz. Zawsze wierny Bogu, był jednocześnie bliski ludziom. Wstąpił do zakonu, aby uciec od hałasu świata, ale posłuszeństwo zaprowadziło go na gwarne ulice miasta i do ludzi. Brat Leopold, podobnie jak pozostali święci kapucyni, charakteryzujący się umiłowaniem kontemplacji, mimo że żył w nieustannym kontakcie z ludźmi, co nie tylko go nie rozpraszało, ale wręcz pomagało oderwać się od siebie samego, brać na siebie troski innych, służyć im i kochać. Był on, jak powiedział jeden z jego gorliwych czcicieli, oderwany od świata, ale nie oddalony. Przez pół wieku brat Leopold przemierzał ulice Granady, rozdzielając jałmużnę, pocieszając smutnych, prowadząc ludzi do Boga, ukazując godność codziennej pracy. Leopold był kwestarzem w okresie, kiedy w Hiszpanii zaczął pojawiać się antyklerykalizm. To czas II Republiki, po której nastąpiła wojna domowa. Zginęło 7 tysięcy kapłanów i zakonników. Podczas swoich codziennych wędrówek po kweście brat Leopold często był wyszydzany, pochwały natomiast zawstydzały go. Cieszył się z upokorzeń i był świadomy swoich ograniczeń i grzechów. Często powtarzał: jestem wielkim grzesznikiem. Zmarł 9 lutego 1956 roku w wieku 92 lat. Do dziś codziennie przybywają do jego grobu pielgrzymi z całego świata. Beatyfikował go 12 września 2010 roku na polecenie papieża Benedykta XVI kardynał Angelo Amato. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Leopolda do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.